Witajcie serdecznie, trochę wymęczony jestem, bo zatrułem się i wylądowałem na szpitalnym oddziale ratunkowym. Wpompowali we mnie 2 litry kroplówki, i ogólnie po 3-4 godzinach już było ok. I czekając na wypis, postanowiłem, że odpiszę na kilka wiadomości. I biorę telefon, czytam pierwszą wiadomość i cytuję: Damian, mam tragedię w życiu. Waży aktualnie 53 kg. Marzy mi się przekroczyć limit poniżej 50 kg. Jestem zdrowa jak ryba. Możesz śmiało polecić mi jakiś mocny spalacz tłuszczu. Mówię, Dobra. Zerkam na prawo. Leży kobieta nieprzytomna, która dostała tępym narzędziem w głowę od swojego męża. Z lewej strony strasznie otyły pan. Stan przedzawałowy. I kręci się w takim stanie, że nawet nie mógł nogi unieść na łóżko. Pozostałe osoby podaruję wam, ale do czego zmierzam? Że zanim napiszecie do mnie taką wiadomość, to zastanówcie się grubo, bo są osoby na świecie, które mają naprawdę potężne problemy, i to jest tragedia życiowa, a nie. Jakiś pierdolony kilogram, no proszę, no to jest dla mnie absurd. I nie odpisuję nawet na takie wiadomości, bo w irytacji mógłbym coś głupiego napisać. Mało istotne. Wracając do tematu. Podtrułem się i też yy, taka ciekawostka, który, którą pani toksykolog mi sprzedała, bo... Byłem przekonany, że jestem zatruty czy salmonellą, czy shigellą, mało istotne. Jedliśmy Tatar i dwie osoby z czterech się zatruły, więc też to już było takie podejrzane, że nie wszyscy. No i dobra, na, na tym sorze zrobili mi badania morfologii ogólnej, wszystko było ok i dostałem skierowanie jeszcze na toksykologię, żeby zerknęli szerzej, co żeby wykluczyć właśnie wszelkiego rodzaju jakieś mm, zakażenia. No i rozmawiam z tą panią toksykolog, osłuchała mi serce jelita. I mówi panie, może pan śmiał jechać do domu, wyspać się będzie ok. Ja mówię, no ale nie robimy jakichś badań krwi dodatkowych. A ja z welflonem w ogóle w łapie. Mówię, tu specjalnie mi nie odczepili, żebyście mi badania zrobili. A ona mówi, nie, proszę pana, mówi, osłuchałam tutaj. Jest delikatna aktywność jelit. Jeżeli to by była shigella, czy Salmonella, czy jakaś inna taka drastyczna. Przypadłość to to by było wyłączone. Po osłuchaniu w ogóle by nie było tam dźwięku, bulgotania, a mi okazało się, że delikatnie gulgocze, czyli jelita już zaczęły wracać do normy. I co? I kolejna kwestia też mnie zdziwiło to, że poleciła mi tak: Enterol, Debutir i Vivomix, czyli teoretycznie wszystkie produkty, które które biorę na co dzień, aby zadbać o ten układ trawienny, układ pokarmowy. No i tym akcentem jedyne, co chcę Wam polecić, to zastanówcie się nad właśnie probiotykoterapią czy stosowaniem y, soli maślanów. Sól sodowa kwasu masłowego to jest ten powszechnie znany debutyr, który pomaga neutralizować stany zapalne jelit, a chociażby Vivomix to jest wieloszczepowy probiotyk, który pomaga odbudować tą florę, przyspieszyć układ odpornościowy i chociażby poprawić enzymatykę naszych jelit w celu wydzielania większej ilości witamin i minerałów. Tyle w temacie. Edukujcie się każdego dnia i zgłębiajcie, zróbcie sobie podział. Podział edukacji. Ja bym polecał, żebyście zaczęli się edukować od wpływu pożywienia na nasze ciała, dokładnie wpływu pożywienia na nasz układ pokarmowy. I metodologicznie, jeżeli Was zainteresuje ten temat, to jest odnoga na dobrą sprawę, na całe, na całe nasze ciało, na wszystkie nasze organy. Pozdrawiam, do usłyszenia. W promocji jest jeszcze szkolenie z dr Patrycją Szachtą, temat akurat pokrewny. Jak wpływają probiotyki, jak ta flora kształtuje się od poczęcia aż po grób. A temat czy flora jelitowa determinuje, że jesteśmy zdrowi? Tyle w temacie do usłyszenia.